Witajcie w kolejnym testowaniu. Tym razem do przetestowania mam trzy kremy amerykańskie, niby amerykańskie, pseudoamerykańskie. Tak wygląda krem mleczny do smarowania, smarowania pieczywa o smaku sernika z kawałkami chrupek truskawkowych. Powiem Wam, no może być całkiem fajne. Drugi krem to jest krem kakaowy do smarowania pieczywa z kawałkami ciasteczek kakaowych. Tak on wygląda. Oczywiście to było kupione w Lidlu. 8,99 chyba za takie jedno opakowanie. Kolejny krem do smarowania pieczywa o smaku ciastek cynamonowych z dyni. Powiem Wam, no to mnie chyba najbardziej ciekawi. Tak on wygląda. Myślę, że zaczniemy może od białego. Odkręcamy. Jest to oczywiście plastikowe opakowanie. Otwórz. Zapach to jest mam taki nawet całkiem. Coś mi się do palca przykleiło. Okej. Dobra, ściągam. No i próbujemy. Tak on wygląda. A jak smakuje? Rewelacja. Mogę dać 10 punktów. Biała czekolada z kawałkami jakichś takich chrupek. Gdzieś ten smak jadłam. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, gdzie go jadłam. Ale jest, no, powiem Wam, rewelacja, 10 punktów. Kolejny krem, to zacznijmy ten ciemny. Kawałki ciastek kakaowych. Biorę oczywiście, za chwilę wezmę drugą muszkę, nie biorę tą samą muszką, dlatego, żeby po prostu nie zmieszał mi się smak. Tak wygląda. Powiem Wam, ten biały to mi się wydaje, że na kanapki nie, lepszy taki właśnie z łyżki. Tu mamy ten ciemny, to próbujemy. Powiem Wam, też dobry. Ale ta czekolada jest gorzka. Czyli dla osób lubiących gorzką czekoladę mogę polecić. Powiem Wam, chociaż ma tu sporo cukru, 52,3 w 100 gramach. To jest dosyć sporo. Jest to słodkie, ale czuć gorzką czekoladę. Ja bym to ceniła na 8 punktów, bo to mnie jakoś nie powaliło. Bardziej mnie powalił ten biały smak niż ten. No i oczywiście na koniec najciekawsze, czyli dynia z cynamonem, cynamon z dynią. Próbujemy, czy będzie miłe zaskoczenie, czy to będzie tak paskudne, że nie będziemy w stanie tego zjeść. Taki zapach, powiem Wam, dyniowy, nawet bym powiedziała nie tyle dyniowy, taki marchewkowy. Nie wiem czemu, ale taki jest zapach. Kościony jeszcze papierek, dobra. To próbuję czuć taką marchewkę i dynię. Cynamon. Bardzo mało czuć. A jak smakuje? Taki ma kolor. Taki nieładny kolor. Ale to nie kolor. Ważny jest smak. Powiem Wam, dziwny smak. Czuć tą dynię, bardzo słabo czuć dynię. Cynamon mocniej czuć. Ale jak dla mnie, ma to smak takiego jakiegoś ciasta, takiego ciasta dyniowo-cynamonowego. Bo tu jest faktycznie a to jest ciastek cynamonowy. No, to ciastek, ciasto. Taki właśnie to ma smak.
Powiem Wam, no miłe zaskoczenie, bardzo dobre. Jeśli miałabym ocenić ten krem, 9,5, bo czuję taki niedosyt, ale daję 9,5, bo powiem Wam, no jest to ogólnie te trzy kremy są godne polecenia, mogę Wam bez problemu polecić, bo są naprawdę, kurczę, spoko. Są to inne doznania smakowe, dlatego serdecznie polecam, bo są naprawdę okej.